idealny. Starta na to sobie w plutonie, trzeba uważać. Obie w plutonie się na mnie uzięły. Wiedziałem. Dobra. Drażu. Gwiazda. Piękny strzał, ale ja mam spota. Bardzo dobrze. Trzeba tu uciekać do tego leja. Póki jeszcze cokolwiek żyje. My. Lodówka. No ale nic, 4600 uszkodzeń, nie jest to jakiś spektakularny wyczyn. Moja czwarta bitwa na pojeździe Su-152 Vatara i najlepsze uszkodzenia 4668. Mamy 1053 po asyście, no to daje nam 5700 łączonych uszkodzeń. No niestety pojazd jest bez pancerza, także sytuacyjny, muszę go wyczuć, ale jedna piękna była za ponad 1000 weszła, także no naprawdę super. Także trzeba troszeczkę czasu, przeładunek na racjach jest o 1/10 sekundę krótszy w porównaniu z obiektem 268 wersja 5, tam na nieaktywnych racjach jest 13,8 sekundy, a na Su-152 Vataran na nieaktywnych racjach jest 13,7 sekundy, także przeładunek krótszy o 1/10 sekundy na nieaktywnych racjach, na aktywnych jest oczywiście dużo lepszy przeładunek, a mamy większe uszkodzenia, taką samą penetrację i co najważniejsze, tam pociski latają po 760 metrów na sekundę. Tutaj hity i burzaki również, ale pociski przeciwpancerne już 960 metrów na sekundę, także jest lepiej. Także trzeba po prostu będzie się przyzwyczaić. Także zrobiłem w czwartej bitwie na najlepsze uszkodzenie 4600. Także to dopiero czwarta bitwa pojazdu, także no... Małymi kroczkami do przodu trzeba pojazd wyczuć, wiadomo. No i
pierwsza oznaka trzeciego stopnia w czwartej bitwie. Także czwarte miejsce. Nieźle.